Dzisiaj porozmawiamy sobie o Królestwie Bożym, nowym systemie najemników oraz o totalnie zmienionym systemie estate'ów. Znamy też już zawartość, jak i nazwę nadchodzącego DLC. Nie znamy daty nadchodzącego dodatku, ale o tym myślę, że możemy sobie spokojnie pogdybać na koniec odcinka. Na stronie NBAX obecnie mnóstwo wyprzedaży dla dziewczyn, topniące ceny, sezon Fortnite 2 oraz mnóstwo dodatków za Europę Universalis 4 w promocyjnych cenach z kodem LUKAS 3% taniej. Pamiętajcie! Królestwo Boże przechodzi mały redesign. Tak, jest to coś, co możemy utworzyć z Papal State'u dla tych, co nie wiedzą. Po pierwsze, kuria już nie będzie kasowana po utworzeniu Królestwa Bożego. Po drugie, dostaniemy modyfikator na trzecim tierze z reform rządowych, który prezentuje się dość słabo według mnie. Mam nadzieję, że jeszcze to zdążą poprawić. I to w zasadzie wszystko, co na ten temat wiemy. Myślę, że dość sporo będzie w nadchodzącym Dev Diary najnowszym, który będzie za tydzień, gdzie mają właśnie rozmawiać o całym tym systemie kurii i jak to ma wyglądać. Dodatkowo jeszcze jest opcja utworzenia kalifatu. Teraz po zjednoczeniu islamu będziemy mogli utworzyć kalifat. W zasadzie na temat kalifatu wiemy tylko, że będzie zmieniał nam formę rządów na feudalną teokrację. Co dalej z tym? Zobaczymy. Ogólnie nowy system najemników, bo teraz o nim mowa. Wszystko, co wiedzieliście przed patchem 1.30, no w zasadzie leci do kosza, cała wiedza na ten temat się zmienia. Dużo na temat najemników mówiłem w moim poprzednim materiale. Praktycznie ten system pozostaje taki sam, jak już to omówiliśmy, więc nie będę tego robił, tylko powiem o tych takich nowościach, które jeszcze się tutaj pojawiają. Jeżeli chcecie posłuchać o tym systemie najemników, no to odsyłam do mojego poprzedniego materiału. Czyli mamy kompanie lokalne, zagraniczne, tak, armie mają jakieś swoje limity, kompanie stanowią oddzielne armie całkowicie, których nie będzie można z niczym łączyć i tak dalej, w skrócie to przypominam. W zasadzie głównie to, co Paradox zrobił, to pozmieniał troszeczkę liczby, więc w sumie też to pozwolę sobie w większości wypadków pominąć, bo pewnie je zmieni jeszcze nie jeden raz i jest to bez sensu. W zasadzie największą nowością, która jest, to czas rekrutowania kompanii najemników. Najkrócej będą się rekrutowali w swoich narodowych prowincjach, z których pochodzą, tam będzie najkrótszy czas rekrutacji. Im dalej od tych prowincji, tym będzie wydłużany ten czas. Dokładnych dni nie znamy. Czyli jednostka, która, nie wiem, ma swoje korzenie w Warszawie, jeżeli będzie rekrutowana w Indiach, może być rekrutowana nawet 4 razy dłużej. Taki przykład, nie wiem, czy to ma w ogóle sens. Koszty kompanii najemników oraz ich bonusy. Ogólnie zostaje coś takiego, jak było, czyli koszty i bonusy, tylko są teraz od siebie uzależnione. Kompanie najemników mogą być tańsze od normalnej armii, ale dostają następujące minusy, jak na przykład tutaj widzicie Free City Company, lub być droższe od normalnej armii i wtedy dostają bonusy, tak? Nadal mają swoich generałów, swoich dowódców, mają swoje limity manpowera i tak dalej, ale mówię, tutaj się to będzie pewnie jeszcze zmieniało aż do momentu premiery, więc nie ma sensu na ten temat więcej gadać. To, co się jeszcze zmienia, to sposób na tego, jak kompanie będą działały. Wcześniej miało być tak, że miały dostawać jakieś kary do morali. Obecnie, w momencie, kiedy wyczerpiemy pulę manpowera, z którego kompanie najemników mogą się nam odnawiać, kompania po prostu znika i staje się niedostępna na 20 lat. Wiele nacji, które miały jakieś tam swoje unikalne mechaniki, bonusy do najemników, zostało zmienionych. Tak jak na przykład tutaj mamy do czynienia z Czarną Armią, która wcześniej była decyzją narodową, teraz dochodzi jako reforma rządów dla Węgier. I dostajemy Mercenary Maintenance zmniejszone o 15%, Mercenary Disciplina zwiększone 2,5%, co jest niezłym nerfem niestety tutaj. I myślę, że niestety, no, Węgry bardzo dużo tracą na tym wszystkim, no ale cóż poradzisz, gro. W grze pojawi się dodatkowo wiele unikalnych kompanii najemników, czyli takich tych zagranicznych. Tak jak tutaj widzicie, będą miały swoje własne modyfikatory, które zwiększają odpowiednie szanse, jak tutaj na przykład to, że mamy zwiększone o 100% szanse na doradców płci żeńskiej, albo mamy generałów płci żeńskiej. Fajny smaczek, myślę, że to będzie dość ciekawe.
Dodatkowo, jak już na sam koniec, warto wspomnieć wiele idei narodowych, tak jak szwajcarskie, brandenburskie, czy tam burgundzkie, bo mi się mylą te kraje zawsze, ale chyba to Burgundia, to obok Francji jest, nie? No to będą miały zmienione modyfikatory swoje w narodowych ideach. Często zamiast koszty najemników zostały zmniejszone, to będzie zwiększony mercenary manpower, czyli ta pula, z której będzie się nam odnawiała dana kompania. Nie wiem, czy to będzie dobre, to myślę, że to trzeba sobie po prostu ograć, zobaczyć i wtedy będzie można się wypowiadać. Myślę też na temat całego tego systemu najemników, jak to działa, czy to jest sensowne zmiany, czy to jest ciekawy smaczek, będzie można się dopiero powypowiadać, jeżeli sobie już pogramy w to coś więcej. Totalnie odmieniony system estate'ów, o mój Boże, a dopiero ogarnąłem, jak działają i jak właściwie wykorzystywać systemy w Indiach. W skrócie, teraz estate'y znikają z prowincji, już ich tam po prostu nie będzie. Dostajemy za to takie okienko, w którym będziemy mogli tym wszystkim zarządzać. Ogólnie wszystkie ziemie, a właściwie development naszego kraju, będą teraz podzielone pomiędzy jedną z czterech stron. Crownlandsy, czyli ziemie koronne, burgersów, czyli mieszczań, szlachtę, czyli szlachtę, oraz kleren, czyli duchowieństwo. Jako władca będziemy mieli możliwość pozyskiwania ziem koronnych procentowo poprzez zabieranie ziem estate'om, rozwijanie prowincji oraz poprzez zdobywanie nowych ziem. I tutaj jest śmieszna sprawa, bo zdobywane ziemie w teorii będą z automatu przypisywane estate'om i będzie to jakoś uzależnione od poziomu naszego absolutyzmu. Im go więcej mamy, tym mniej tych ziem będzie przypisanych estate'om. Jakoś tak to ma działać, jeżeli dobrze rozumiem cały ten system. Ogólnie, jeżeli idzie o ziemię koronne, jeżeli mamy ich mniej niż 20%, będziemy dostawali następujące kary i będzie nam się to skalowało od 20 do 0%. Jeżeli mamy natomiast więcej niż 50% ziem koronnych, będziemy dostawali następujące bonusy i będzie nam się to skalowało do 100%. Bonusy, jak i kary są dość ciekawe, zwłaszcza, ale większość z nich oscyluje wokół absolutyzmu. Ogólnie zmienia się system eventów dla estate'ów. Teraz może się pojawić coś takiego, że jakiś estate z danego regionu wzywa do tego, żeby coś zrobić. The Agenda of Diet to się nazywa, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski, jeżeli wiecie, napiszcie mi to w komentarzu poniżej. Ogólnie jest to zwołanie takiej rady, w której decydujemy się poprzeć jedną ze stron Claire, Nobility, czyli szlachta i burgersów, tak? Dostajemy od nich jakąś misję do wykonania, na przykład dla Claire'u może być to zbudowanie kościoła, dla szlachty postawienie fortu albo baraków, albo dla mieszczań, zwiększenie produkcji w prowincji, za co dostajemy jakieś tam bonusy. Bardzo ciekawy system, bardzo mnie to się podoba. Przywileje dla stanów. I to jest coś, co my jako Polacy chyba będziemy najbardziej hejtowali i robili. Każdy ze stanów będzie miał jakieś swoje przywileje. Te przywileje będą tym lepiej dla nas działały, im więcej wpływów ma dany stan. I tym, znaczy niektóre, jeżeli dobrze zrozumiałem, niektóre przywileje mogą być dopiero wprowadzone, im ten stan ma więcej ziem na naszym terytorium i też ma się jakoś to skalować z developmentem, jaki posiada dany stan. Strasznie to skomplikowane, ale może być ciekawe, zobaczymy w grze. Przywileje będą dzieliły się oczywiście na szlacheckie, tam dla mieszczan, dla szlacheckie powiedziałem przed chwilą, dla burgersów. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie działało w Indiach albo dla kozaków. Ogólnie, tak jak to było wcześniej, zarówno wpływy, jak i posiadane ziemie będą miały wpływ na wiele modyfikatorów od danej grupy stanu, tak? Tak jak tutaj widzimy, co nam daje następujące bonusy u stanu kupieckiego albo mieszczan, kupców, mieszczan, nieważne. Na sam koniec pokażę, że bardzo fajny smaczek, czyli w zależności od tego, jak ulema i dihimi się ma w naszym kraju, będzie to wpływało na piety system u Imperium Osmańskiego. Myślę, że bardzo fajne rozwiązanie. Jestem ciekaw, w ilu nacjach szlachta będzie miała jakieś większe wpływy na działania tego kraju. Teraz o samym dodatku Emperor. Wiemy już
po pierwsze ze strony Steam plus na odpowiednim development SDR, co będzie zawierał dane dodatek, co będzie zawierało płatne DLC. Ogólnie cały system nowego papieżstwa i zmian dla katolików, to będzie w płatnym DLC. Cały nowy system Holy Roman Empire, co jest dość dziwne i kontrowersyjne według mnie, bo to jest jednak system, który według mnie powinien być za darmo w grze. Cały system nowej rewolucji, o którym w sumie jeszcze w ogóle nie mówiłem, bo dość mało na ten temat Paradox mówił. Nowy system zmian religii dla katolików, odnoszący się też na przykład dla buntów husyckich i tak dalej, nowego systemu reformacji, kontrreformacji i tego jest mnóstwo. O tym Paradox jeszcze nic nie powiedział. Nowy system hegemonii, o czym już był jeden materiał osobno. I wiele unikalnych misji dla państw, co nie jest niczym dziwnym, już wcześniej Paradox tak robił, że akurat to dochodzi w płatnym DLC. Myślę, że będzie to dotyczyło głównie państw regionu niemieckiego, włoskiego i chyba tyle. Sama data premiery, no to na Steamie jest coming 2020, no ale możemy się domyślić, kiedy to będzie. Według mnie możliwe są dwa scenariusze. Albo będziemy mieli nowy dodatek gdzieś za 3 tygodnie do Europa Universalis 4, albo za 4 miesiące. Jedna z tych dwóch dat będzie. Po pierwsze dlatego, że w odstępach 2-3 tygodniowych wyszedł nowy dodatek do Hearts of Iron 4, potem do Stellaris, no to teraz mogłaby wyjść Europka. Kolejna sprawa jest taka, że announcement trailer do Golden Century wyszedł 21 listopada, a dodatek miał premierę 11 grudnia tego samego roku. Jak widzicie, w przeciągu miesiąca może byśmy dostali wtedy kolejne DLC. A 4 miesiące musimy czekać, dlatego że minęły mniej więcej 4 miesiące od zapowiedzi na przykład takiego dodatku jak La Resistance do Hearts of Iron 4 do momentu wyjścia tego dodatku i tak samo było ostatnio w przypadku Stellaris. Minęły 4 miesiące od momentu zapowiedzenia dodatku Federation do wypuszczenia tego też dodatku. Dlatego myślę, że druga opcja też jest całkiem możliwa, że poczekamy jeszcze 4 miesiące na tą grę. Dajcie znać, co uważacie, że jest bardziej realne dla Was. Czy czekamy miesiąc, czy czekamy 4 miesiące? Koniecznie w komentarzu. Na sam koniec już tego odcinka wspomnę tylko to, co mnie najbardziej zdziwiło, że Crusader Kings będzie w 2020 roku. Najprawdopodobniej, bo już zapowiedział to Paradox, również na Steamie mamy datę premiery, że wyjdzie w 2020. Wiem, początkowo byłem dość sceptyczny do tego tytułu, ale im więcej materiałów na temat tej gry oglądam, tym bardziej mi się ona podoba i mam nadzieję, że tutaj nie popełnił Paradox takiego błędu jak przy Imperator Rom. Zrobię Wam zestawienie takich informacji i odcinek z Crusader Kings 3, tych rzeczy, które już wiemy w najbliższym czasie na kanał. Jeżeli film Wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!